Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym maceranku. Otwieramy sobie Ewangelię Mateusza, rozdział 13 i przeczytamy od wersu 24, a później sięgniemy po inne fragmenty Słowa Bożego. Inne podobieństwo podał im mówiąc: podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i konkol. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona konkol? A on im rzekł: to nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: czy chcesz więc, abyśmy poszli i wyrwali go? A on odpowiada: nie. Abyście czasem, wybierając konkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy. Pozwólcie, niech oba rosną razem, aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw konkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. I od wersu 36. Wtedy rozpuścił lud i poszedł do domu. I przystąpili do niego uczniowie jego, mówiąc: wyłóż nam podobieństwo o konkolu na roli. A on odpowiadając rzekł: ten, który sieje dobre nasienie, to syn człowieczy. Rola zaś to świat, a dobre nasienie to synowie królestwa, konkol zaś to synowie złego. A nieprzyjaciel, którego posiał, to diabeł, a żniwo to koniec świata, żeńcy zaś to aniołowie. Jak tedy zbiera się konkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość. I wrzucą ich do ognia, do pieca ognistego, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca swojego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Abyśmy mieli pewien obraz, to sięgnijmy jeszcze do Księgi Objawienia, ponieważ Księga Objawienia pokaże nam, jak to w praktyczny sposób będzie kiedyś wyglądało. Pamiętamy, że Pan Jezus powiedział, iż zostaną wysłani aniołowie, aby zrobili porządek. Objawienie Jana 7 od 2 wersu. I widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na 4 aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc: nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. Czyli widzimy, że ci, którzy do Boga należą, będą bezpieczni, ponieważ zostaną opatrzeni pieczęcią. I objawienie Jana 9 od 3 wersetu. A z tego dymu wyszły na ziemię szarańcze, którym dana została moc, jaką jest moc skorpionów na ziemi. I powiedziano im, aby nie wyrządzały szkody trawie, ziemi, ani żadnym ziołom, ani żadnemu drzewu, a tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach. No i mamy mniej więcej pełen obraz tego, co zostało tutaj przez Pana Jezusa zapowiedziane. Kościół dzisiaj, musimy mieć tego świadomość oczywiście, to zgromadzenie ludzi, którzy w tym zgromadzeniu biorą udział z różnych powodów. Po pierwsze, prawdziwy Kościół to zgromadzenie świętych. I to są ludzie, których Ojciec przyprowadza do Syna. I oni są albo w każdym zborze, albo w prawie każdym zborze chrześcijańskim. Druga grupa ludzi to są ludzie, którzy z jakichś bliżej nieokreślonych powodów, ale zawsze to są powody wynikające z ciała, znaleźli sobie miejsce w Kościele czasowo lub na dłuższy odcinek czasu. I wreszcie jest trzecia grupa, raczej wąska, to są wilki.
to są słudzy diabła, którzy również są we wszystkich zborach. Nie miejmy złudzeń. Te trzy grupy funkcjonują niezależnie od siebie. Funkcjonują w jednym kościele. Jeżeli w kościele zdecydowana większość to są słudzy Jezusa Chrystusa, no to taki kościół się rozwija, taki kościół przyciąga kolejne osoby. Taki kościół też ma bardzo wysoki standard etyczny, moralny, ma bardzo dobre nauczanie Słowa Bożego. Można tam naprawdę doświadczyć miłości, pomimo tego, że wilki próbują tę pracę w jakiś sposób zdemontować, ale mają bardzo ograniczone pole działania. I pomimo tego, że jest tam spora grupa właśnie takich ludzi z ciała, którzy zawsze będą narzekali, zawsze będą widzieli coś niewłaściwego, ale ponieważ jest to mniejszość, no to nie mają zdecydowanego wpływu na Kościół. Przy końcu świata, tak jak Jezus to powiedział, nastąpi ciekawa sytuacja. Otóż ci, którzy należą do Jezusa Chrystusa. Koniec świata to jest taka umowna granica, żeby było jasne. Kiedy mówimy o końcu świata, to mówimy po prostu o wydarzeniach, które inicjują koniec świata. No to jest cały szereg wydarzeń, które nie będą trwały jakoś szczególnie długo. I zaczyna się od tego, że rozpoznawani są ludzie, którzy są własnością Chrystusa. Ich blask jest coraz większy. Ta pieczęć Bożej obecności jest widoczna i dla świata duchowego, i dla świata materialnego. I ci ludzie są bezpieczni. Owszem, może się zdarzyć, że ktoś z nich zginie. Może się zdarzyć, że ktoś z nich pójdzie do więzienia. Może się zdarzyć, że któryś z nich będzie wyrzucony z pracy itd., itd. Ale kiedy mówimy o bezpieczeństwie, to mówimy o bezpieczeństwie ze względu na sąd, który przychodzi. A Bóg nie będzie tym sądem dotykał tych, którzy są Jego własnością, bo On po to ich uratował, żeby ten sąd ich nie dotykał. No i widzimy właśnie na przykładzie fragmentów Księgi Objawienia, że Bóg ten sąd rozpoczyna, posyła swoje sługi, nawet demony wtedy są sługami Bożymi, i oni zajmują się bardzo gorliwie, ale tymi ludźmi, którzy nie mają Bożej pieczęci na swoich czołach, czyli tymi wszystkimi niewierzącymi. Już nieistotne, z jakiej kto tam pochodzi grupy. Natomiast święci dla tych Bożych posłańców są nietykalni. Z jednej strony aniołowie będą ich chronić, z drugiej strony demony będą tych ludzi omijać. Jest pytanie ważne. Czemu Bóg pozwala na to, żeby dzisiaj w kościołach takie grupy koegzystowały? No ale spróbujmy najpierw zadać inne pytanie. A dlaczego by tak miało nie być? Przecież ten świat nie jest kościołem. Warto sobie to uświadomić. Ja czasami słucham różnych dziwnych ludzi i zastanawiam się, czy ci ludzie są naprawdę przytomni, bo twierdzą, że ludzie niewierzący powinni wypełniać wszystkie zalecenia Biblii. Przepraszam, a gdzie to jest zapisane? Powołujecie się ludzie na Biblię, a nie ma takiego zapisu w Biblii. Wręcz odwrotnie. Biblia nawet mówi wyraźnie, jeśli ktoś jest brudny w rozumieniu duchowym, to niech się dalej brudzi. Bóg nigdy nie zmusza ludzi niewierzących do tego, żeby żyli jak ludzie wierzący. No, albo przyjmiemy to do wiadomości, albo niczego nie będziemy rozumieli z tego, co dzieje się wokół nas. Może zabrzmi to dość kontrowersyjnie, ale czy my naprawdę, ludzie wierzący, my musimy sprzeciwiać się wszystkim durnym pomysłom ludzi niewierzących? Owszem, Kościół powinien twardo i jasno stawać w obronie nienarodzonych dzieci. Dlaczego? Dlatego, że każde morderstwo jest przestępstwem. Nie tylko przeciwko Bogu, ale także przeciwko ludziom. I tutaj właściwie Kościół nie ma żadnego pola manewru. Musi tak postąpić. Jeśli tak nie postępuje, to znaczy, że już przeszedł na pozycję diabła. Tu ukłon w kierunku części pastorów, pastorowych, którzy optują jednak za poluzowaniem ustawy antyaborcyjnej. Ale na przykład, jeżeli ktoś jest homoseksualistą i chce mieszkać ze swoim tak zwanym partnerem,
to co Kościół ma do tego? No pomyślcie, no co Kościół ma do tego? Jeśli ktoś jest brudny, niech się dalej brudzi, mówi Biblia. Co nam do tego? Ci ludzie mają problem z Bogiem. Mają sprawę z Bogiem. Nie ze mną, nie z tobą. Jeżeli się uważasz za wierzącego, to patrz na to, co robią wierzący. I sądź wierzący. Owszem, kiedy w życiu społecznym ktoś ewidentnie kłamie albo łamie prawo, które w danym kraju obowiązuje, tak jak na przykład w Polsce, jest teraz nagminnie łamane prawo, to Kościół, który składa się z obywateli tego kraju, ma pełne prawo protestować. Nie jako Kościół, ale my, jak obywatele tego kraju, mamy prawo protestować. I mamy prawo powiedzieć, nie, nie zgadzamy się na łamanie prawa. Skoro żeście takie prawo ustanowili, a nie pytaliście się nas, no to teraz szanujcie to, co sami żeście ustanowili. Taka powinna być przemowa obywateli RP, którzy między innymi składają się z ludzi wierzących. Natomiast jeżeli pan z panem, pani z panią chcą sobie mieszkać, no to wara nam od tego. Ale to jest obrzydliwe, ktoś powie. To cię brzydzi, a nie brzydzi cię to, że ludzie obsrani za przeproszeniem, obsikani, obrzygani leżą na ulicach, to cię nie brzydzi? Mnie jedno i drugie brzydzi. Ale nie jestem od tego, żeby tych ludzi sądzić, bo nie mają sprawy z Bogiem. Nie ze mną, nie z tobą. To, co możesz zrobić dla tych ludzi, co powinieneś zrobić, to głosić im Ewangelię. Prawdziwą, nie jakąś tam wymyśloną Ewangelijkę o tym, że Jezus ich kocha, ale prawdziwą Ewangelię. A prawdziwa Ewangelia mówi, jeżeli nie zmienisz swojego życia, idziesz na śmierć. Twoja sprawa, niech się dzieje to, co uważasz. Ale ja ci mówię prawdę. To możesz, ale nie możesz ich sądzić. Mało tego, nie możesz im zabronić. Owszem, takie oboszczenia ewentualnie były możliwe na bazie lokalnej. Czyli powiedzmy, jeśli chodzi o jakąś szkołę prowadzoną przez chrześcijan, szpital prowadzony przez chrześcijan, a nawet miasto, które jest rządzone przez chrześcijan w wyniku wyborów lokalnych. Na przykład chrześcijanie wygrali w takim mieście wybory i teraz oni rządzą. Ale pamiętajcie, nigdy świata nie można urządzać jako Kościoła, bo świat Kościołem nie jest. Sprawa oczywista. Dlatego uszanujmy to, co sam Bóg powiada, jest normą. Niewierzący i wierzący będą żyli obok siebie przez cały czas. Dla wielu ludzi, którzy będą się temu przyglądali, będzie to może i niezrozumiałe. Ba, niektórzy nawet nie będą za bardzo wiedzieli, który jest wierzący, a który niewierzący. No to źle świadczy oczywiście o tak zwanym Kościele, a dobrze o Kościele, bo Kościół zawsze widać. Natomiast wszelkie propozycje zróbmy porządek, Bóg mówi nie, nie, żadnego robienia porządku. Bo mogłoby się okazać, że w tej nadgorliwości zrobicie porządek w cudzysłowie, robiąc krzywdę moim dzieciom, a na to zgody nie ma. Albo ufamy i wierzymy, że Bóg ma historię pod kontrolą i Bóg wie, co robi, i wtedy nie musimy go ani poprawiać, ani nie musimy mu się sprzeciwiać, no albo robimy po swojemu, bo my wiemy lepiej. Bo my wiemy lepiej. Moi drodzy, życzę wszystkim miłego dnia, Bożego błogosławieństwa. Życzę wam, żebyście waszych niewierzących współpracowników, waszych niewierzących współmałżonków, waszych niewierzących sąsiadów przywitali dzisiaj z uśmiechem i powiedzieli im może po raz pierwszy kilka ciepłych słów. Sąsiedzie, jak miło cię widzieć. No wyobraźcie sobie, że powiecie to do człowieka, którego zawsze obrzucaliście takim pogardliwym wzrokiem, no bo on jest homoseksualistą. Może po raz pierwszy powiedz do niego jak do człowieka, bo to jest człowiek. Miło mi ciebie widzieć. W końcu ten człowiek cię któregoś dnia zapyta, zaintrygowany twoim postępowaniem, ale o co chodzi? Wtedy może spokojnie powiedzieć, o nic nie chodzi, sąsiedzie. O nic nie chodzi. Po prostu mam dla ciebie szacunek, bo jesteś człowiekiem. No ale, ty przecież ty jesteś chrześcijaninem, który mnie nienawidzi. Może kiedyś tak było rzeczywiście,
Trzeba przyznać, jeżeli tak było, ale tak już nie jest, ponieważ Bóg mi pokazał, że ja nie mam Ciebie sądzić. To On Ciebie będzie sądził. Ja nie zmieniłem swojego zdania, że to, co robisz, jest złe. Ale ja zostałem przez mojego Pana pouczony, że mam Cię traktować z szacunkiem i nawet miłością. I robię to. I możecie być pewni, że ci spośród homoseksualistów, których Bóg sobie wybrał, porzucą swój grzech. Ja nawet znam takiego homoseksualistę, którego Bóg sobie wybrał. I on o tym wie. I chociaż jest homoseksualistą, to i ja wiem, i on wie, że któregoś dnia homoseksualistą być przestanie, bo Bóg go sobie wybrał, jest jego własnością. Dajmy Bogu prawo, które jemu się przynależy, aby sądzić ludzi wedle tego planu, który sobie przygotował. A my patrzmy na Kościół. I nie pozwólmy, żeby Kościół zamienił się w klub, kabaret, w burdel, czy nie wiadomo w co jeszcze. Może jeszcze dom handlowy. Bo niektóre kościoły rzeczywiście tak wyglądają. Sprzedaje się kosmetyki, ciuchy, sprzedaje się jakieś środki czystości, chemikalia. Biznes się kręci. No cóż, nie jest to Boży biznes. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Witam w Aceranku. A wszystko po to, aby zachęcić was, żebyście w ramach chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej przyjrzeli się też innym podcastom. Tam naprawdę można znaleźć fantastyczne treści i posłuchać naprawdę dobrych kaznodziejów. Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.